Strażacy zgłoszenie o pożarze otrzymali w niedzielę przed godziną 18. Ogień pojawił się w hali magazynowej o powierzchni 50 x 25 metrów w hurtowni zabawek przy ulicy Pojezierskiej 90. Ogniem obrzęta jest cała hala magazynowa. Strażacy podejmują działania, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na budynek biurowy, poinformowały służby prasowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Sytuacja pożarowa jest jeszcze nieopanowana. Na miejscu z ogniem walczy 54 strażaków PSP i OSP. W akcji uczestniczy 14 samochodów, w tym cysterna gaśnicza. Cieszymy się, że jesteś z nami. Zapisz się na newsletter Onetu, aby otrzymywać od nas najbardziej wartościowe treści. Źródło: PAP. Reklama.